Başlar. Altı kişiden var olmuş. Ben de promenyum. Thank you.
właśnie porucznika w stanie spoczynku, pana Witolda Wagnera, którego serdecznie witam. Przygotował nam sztandar, którym nasza młodzież się opiekuje. Witam prezesa Wojskowego Koła Łowickiego, Cyranta, pana Sylwestra Miśniaka. No i oczywiście niezmiernie się cieszę, że mogę gościć na dzisiejszej uroczystości moje koleżanki, kolegów, panie i panów dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych i sam wśród nich pani Anna Grodzka, dyrektor zespołu. Witam panią Małgorzatę Oświęcimko, dyrektora zespołu. Witam pana Mirosława Filipowicza, który przyjechał z życzeniami od pani dyrektor Haliny Parkowskiej. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor Elżbietę Mąkowską, witam mojego przełożonego przez 10 lat dyrektora Dariusza Chorubina. Witam pana Włodzimierza, przepraszam, Miszczaka, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Witam, że dojedzie, więc pewnie będzie. Witam pana Ryszarda Pawlickiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Mam nadzieję, że jest gdzieś wśród nas pani Ewa Rezińska, ewentualnie pani Kamila Bogacka, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łukach. Miałam na to i proszę państwa, nie wiem, czy jest mój kolega Stanisław Zdumiak, również dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. Jeszcze raz państwa serdecznie witam. Oczywiście na takiej uroczystości jak dzisiejsza nie mogło zabraknąć tych, którzy tworzyli historię tej szkoły. Są to dyrektorzy tej szkoły i bardzo serdecznie dziękuję za przybycie panu Emilowi Budzińskiemu. Samorządowych, władz gminnych. Witam panią Beatę Jeżdżewską,
która jest pełnomocnikiem burmistrza do spraw oświaty. Witam. Absolwenci tej szkoły.
wielkie święto, święto 50-lecia zespołu szkół ogólnokształcących w Orzeszu. Proszę Państwa, bardzo prosimy teraz o zabranie głosu pana Czesława Wilczyńskiego. Od 1990 roku do 2012 był dyrektorem naszej szkoły. Jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o naszej szkole. Bardzo prosimy dyrektora. Chciałbym powitać gości zaproszonych, przybyłych na dzisiejszą uroczystość i ciepło witam naszych absolwentów. Zostałem poproszony o przedstawienie historii, tak jak ksiądz Darek powiedział swoje ciągle o historii, prawda, że jest bardzo ważna. Myślę, że historia szkoły również jest istotnym takim elementem i należy co jakiś czas wracać do niej. Otóż decyzją kuratora Okręgu Szkolnego w Olsztynie w dniu 22 lipca 1964 roku zostaje powołana Szkoła Średnia w Orzeszu, Liceum Ogólnokształcące. Na ten cel wcześniej rozpoczęto budowę właśnie nowej szkoły i 29 września tego roku zostaje oddany do użytku budynek przy ulicy Osiedla Robotniczej 11 na potrzeby Szkoły Średniej w Orzeszu, Liceum Ogólnokształcącego. Nazwano tę szkołę imieniem 20-lecia PRL. I jest to jedna ze szkół 1000-latek. W owym czasie, prawda, 1000 szkół na 1000-lecie, takie hasło dominowało. Stąd też i ta szkoła na Osiedlu Robotniczym przy udziale wojska, społeczeństwa Orzesza, została wybudowana i oddana do użytku. Z dniem 1 września 1964 roku kierowanie tą szkołą powierzono magistrowi Romualdowi Beraksie. Pan Beraksa sprawował tę funkcję przez 4 lata. W 1968 ze względów zdrowotnych odszedł z pełnienia funkcji dyrektora i na to stanowisko został powołany pan magister Antoni Miodanko, który to również po 3 latach został awansowany do Powiatowej Rady Narodowej w Kliszu i odchodzi z funkcji dyrektora. W 1971 na stanowisko dyrektora zostaje powołany obecny tutaj pan magister Emil Duciński. I tu sobie przypomnę te lata. W roku 1968 odbyła się pierwsza matura i egzaminowi towarzyszyło wielkie przeżycie abiturientów, nauczycieli. Pierwszy egzamin dojrzałości uzyskało 51 maturzystów. Moi drodzy, w tym czasie, oczywiście w szkole, rozpoczęły działalność dwie drużyny karcerskie, szkolne koło sportowe, koło plastyczne, filatelistyczne i fotograficzne oraz zespół wokalny Krok. W końcu lat 70. w roku 1979 przy Liceum Ogólnokształcącym powstaje Liceum Rolnicze. Do nauczania przedmiotów rolniczych przychodzą absolwenci Olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej. No i tutaj wspomnę, między innymi nauczycielem był pan doktor Andrzej Śmietanko przez kilka lat. Liceum Rolnicze funkcjonowało 6 lat. Z braku naboru do tegoż liceum uległo rozwiązaniu w 1985 roku. Młodzież
męska naszego liceum w tym czasie prawie masowo po ukończeniu szkoły kierowała się do szkół wojskowych. Powodem takiego stanu były tradycje rodzinne, ponieważ w Orzyszu stacjonowało wówczas 5 jednostek wojskowych, no i niemal uczniowie, którzy uczęszczali do naszej szkoły, pochodzili z rodzin wojskowych. No i oczywiście te tradycje zależały na tym, aby synowie dalej kontynuowali ten zawód i wykonywali. W związku z tym zajmowaliśmy pierwsze miejsce w kraju pod względem rekrutacji młodzieży do szkół wojskowych. W 1987 roku pan dyrektor Emil Dudziński odchodzi na zasłużoną emeryturę. Na dyrektora szkoły zostaje powołany nauczyciel tejże szkoły, pan magister Zbigniew Zduńczyk. Późniejszy dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących w Piszu. Jego staranie oraz czynników społecznych, miejscowych władz i przy udziale posła ziemi suwalskiej profesora Bronisława Gieremka na potrzeby liceum w 1989 wojsko przekazało budynek koszarowy. Ten obok budynek szkolny. W tym czasie, w roku 1990, kiedy to pan Zbigniew Zduńczyk odchodzi do Pisza, awansuje na dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących w Piszu. Decyzją Rady Pedagogicznej dyrektorem zostaje Czesław Pieczyński, też nauczyciel tejże szkoły. Zwiększa się ilość oddziałów w szkole, do pracy przychodzi 5 nowych nauczycieli. Dzięki pomocy władz oświatowych zaangażowaniu dyrektora od 3 grudnia 1990 roku liceum rozpoczęło naukę we własnym budynku Wojska Polskiego 3. Urządzaniem gabinetu zajmowali się nauczyciele, uczniowie, no i oczywiście przy tym towarzyszyła wielka radość płynąca od serca i następnie do funkcjonowania jeszcze szkoły, bo praktycznie szkoła bez sali gimnastycznej, no była jak gdyby no taka niepełna szkoła. Rozpoczęliśmy starania o budowę sali gimnastycznej. Oczywiście trudności z tym były bardzo duże, ponieważ szkoła, budynek pokoszarowy mieścił się, no i mieści przy jednostce wojskowej, a w dodatku przy sztabie wojskowym, bo sztab jednostki mieścił się i mieści tuż obok budynku, no wiadomo, sprawiało wiele problemów. I tak, jednak te problemy dzięki wszystkim pracownikom, pracownikom administracji udało się pokonać. W roku 1991, po roku funkcjonowania tutaj w nowym pomieszczeniu, zostaje wybudowana i oddana do użytku sala gimnastyczna, ta, w której się znajdujemy. Od 1994 roku szkoła, klasy zostają sprofilowane, bo do tej pory, tak jak Państwo absolwenci pamiętacie, istniał tylko profil podstawowy, no to nazywano ogólny, w różnych okresach. A wreszcie od 1994 tworzymy profile, profil biologiczno-chemiczny, profil matematyczno-informatyczny. W 2000 roku szkoła przystępuje do eksperymentu w zakresie tworzenia klasy wojskowej. Oczywiście przy dużym wsparciu 4. Suwalskiej Brygady Pancernej, która to funkcjonowała od
pół naszej szkoły. W większości młodzież z tej klasy, nie tylko młodzież męska, związała swoją przyszłość z wojskiem, bo nawet w rozmowie z panem Mariuszem, który też nadmienię, że był naszym, przez wiele lat był naszym wsparciem, nauczycielem, wychowywał tych młodych ludzi w tych klasach wojskowych. Oczywiście duża ilość tych absolwentów znalazła się w wojsku. No i teraz myślę, że znaleźli swój cel w życiu. Po zakończeniu eksperymentu w nowym liceum, nowe, czyli te trzyletnie ponad gimnazjalne, wprowadziliśmy klasę na Akademii Przysposobienia Wojskowego. Patronat sprawował nad tę klasą litewsko-polski batalion oraz batalion saperów. Młodzież uczestniczyła w ciekawych zajęciach w jednostce wojskowej na poligonie. Pod wpływem presji ze strony młodzieży na obozy liceum ogólnokształcącym w Płocku, liceum ogólnokształcącym w Ostrołęce, tutaj najbliższe te szkoły, które też realizowały ten profil przysposobienia wojskowego. W latach 90. wchodząc naprzeciw zapotrzebowania środowiska, reaktywowano wieczorowe liceum ogólnokształcące dla dorosłych, absolwenci, którego dzięki temu mogli utrzymać swoje stanowiska pracy, ukończyli studia, tym samym zmienili swój status życiowy. Jeżeli chodzi o osiągnięcia liceum ogólnokształcącego w Orzeszu, w tymże 50-leciu historii szkoły mieliśmy finalistów olimpiad nie tylko wojewódzkich, ale i olimpiad centralnych. Myślę Państwo na tym, że na zdjęciach, które są zaprezentowane na tej wystawie, na pewno to obrazują. Wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich, udział uczniów w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Uczniowie naszej szkoły osiągali liczne sukcesy sportowe, wojskowe, a także brali udział w licznych akcjach charytatywnych, społecznych. Wykonywali różne prace na rzecz środowiska i miasta. Przez 50 lat szkoła kształciła wielu młodych ludzi, którzy godnie reprezentują nasze miasto. Liceum ogólnokształcące w Orzeszu jest istotnym elementem życia społecznego miasta i gminy. Jest jedyną średnią szkołą w mieście. Wykształciła już kilka pokoleń młodzieży. Tak się zdarzało i zdarza, że uczyliśmy rodziców, później ich dzieci i pani, która była wychowawczynią niejednokrotnie, mamy, później była wychowawczynią córki. Zdarzało się to dość, prawda, często. Absolwenci liceum pracują w tym środowisku. Dużo absolwentów pracuje w naszym mieście, pokończyli studia, sprawują nawet odpowiedzialne stanowiska, zarządzają jednostkami oświatowymi, więc kilku absolwentów jest w pełni funkcję dyrektora szkoły bądź zastępcy, jednostkami terytorialnymi, są lekarzami, aktorami, nauczycielami. Także i dzisiaj tu na sali, prawda, też mój wychowany aktor też się pojawił akurat w międzyczasie dzieła. Szkoła to nie budynek, to uczniowie, kadra. Jest kadra szkoły, a co są jej uczniowie, kadra nauczycielska, pracownicy obsługi. Z perspektywy czasu stwierdzam, że nasza szkoła nie była budynek. Przeminęło się przez nią wiele ciekawych osobowości, wesołych, ciekawych zdarzeń. Także my nauczyciele mieliśmy nam co robić, poza tym w tej chwili na pewno jest wiele ciekawych wspomnień. Szkoła dorobiła się 13 pracowni przedmiotowych, pracowni informatycznej. Pracownie przedmiotowe zostały zmodernizowane i wyposażone
w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. No, początkowo za moich czasów to dziennik i papierowy równolegle dziennik elektroniczny. No i tutaj po odejściu tam się pani dyrektor wprowadził już tylko elektroniczny. Szkoła realizowała wiele programów unijnych. W ramach tych programów młodzież korzystała z dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyjazdów zagranicznych, wyjazdów na zajęcia w wyższych uczelniach. Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Młodzież korzystała z warsztatów języka angielskiego prowadzonych przez aktorów. Tak, proszę Państwa, szkoła chociaż prawda mała, chciałbym nadmienić, nie odbiegała, myślę, że nie odbiega, od tychże szkół większych. Jest nowoczesną szkołą, ponieważ tu wykorzystuje nowoczesny sprzęt elektroniczny, korzysta z nowoczesnych metod nauczania. Nowa pani dyrektor sprawuje swój urząd od 2012 roku. Od tego roku weszła nowa reforma oświatowa do szkół średnich. Niektóre zadania realizowane przeze mnie nadal kontynuuje. No niektóre zadania realizuje nowe zadania. No, taka jest już kolej rzeczy. Na zakończenie chciałbym wspomnieć kolegów, którzy dzisiaj zabrakło, którzy odeszli do wieczności, którzy oddali duże zasługi dla rozwoju szkoły. Są to pierwszy dyrektor, pan Romuald Beraksa, nasz lubiany przez młodzież, był także i moim nauczycielem, pan Mirosław Szybiło, chociaż nie kończył, ale nauczycielem ze szkoły podstawowej, pani Anna Niewiarowska-Szybińska, pani Ewa Sommer, pan Marian Bosak, no w liceum wprawdzie nie uczył w liceum rolniczym, no, krótko, ale też był uważany za naszego pracownika. Również pracownicy obsługi księgowa, pierwsza księgowa tutaj w tej szkole, pani Zdzisława Danilewicz, która oddała duże zasługi w budowie tejże sali gimnastycznej. Jej pomoc, jej zaangażowanie były bardzo duże. Pracownik obsługi, nasza wspaniała pani Helenka, pani Helena Patara, która swoją dobrocią, sympatią dojednała i uczniów, i nauczycieli. W związku z tym proszę o powstanie. Szczerze. Спасибо.
pierwszy raz w imieniu swoim chciałbym serdecznie gratulacje za to, co na tym głosie. Społeczne umiejętności obywatelskie, a ta szkoła jest znana z takich inicjatyw.
Proszę o zabranie głosu księdza Dariusza Kuczyńskiego, dyrektora Caritas w Ełku, reprezentującego Jego Ekscelencję biskupa Madura. Myślałem, że już kościele wystarczy. Moi drodzy, pozdrowienia od księdza biskupa, bardzo serdecznie. Występujecie w mojej roli, jako człowiek, który go reprezentuje, ale też jako silny nauczyciel tej szkoły. Także to tylko rok był, można powiedzieć, tylko epizod, ale długo, bo 365 dni. Jak podkreśliłem, czy zauważyłem w kościele, przychodząc do Orzysza, miałem mieszanie uczuć. Orzysz rozkopany, kociły wylatające, trzeba było uważać, jak kopach, nie pogubić. A z drugiej strony, kiedy człowiek zagłębił się w człowieka, dostrzegłem wartościowych ludzi, a szczególnie młodzież, bo tak jak podkreślałem w Orzyszu, że to fundament, to właśnie kociły wylatające, to była ta młodzież stała, która była rozproszona. I szkoła dzisiaj, która w różnych miejscach ma kontakt ze swoimi uczniami, to w całej Europie i świecie. Wiem ciągle, nawet miałem okazję, nie wiem, czy w tym kraju spotkać się z moimi uczniami. Są rozproszeni, ale mają swoje korzenie tutaj. I dzisiaj myślę, że należy nie tylko dziękować, ale cieszyć się, że te mury, bo tak powiem, słyszę, że szkoła miała początek w innym miejscu, ale te mury przenosić również tam, ale te mury wydały tak również znakomitych ludzi. Chciałbym, żebyśmy umieli spojrzeć, tak jak mówiłem, i wrócę do pomniki z szacunkiem do siebie, z miłością, ale też z wdzięcznością, że Pan Bóg postawił nas wszystkich w danym czasie, w danym miejscu, na wspólnej drodze. I to jest piękno, które myślę, że należy budować. Dzisiaj wspominamy dyrektorów, tych, którzy odeszli do wieczności, nauczycieli, wychowawców. Dzisiaj wspominamy również tych, którzy żyją, tych, którzy podjęli trud przyjechania i bliżej, i dalej, by świętować ten wielki dzień. Życzę Wam, moi drodzy, na ręce Pani Dyrektor i tym, którzy przybyli, by to święto nie było tylko dzisiaj, bo dzisiaj pięknie jesteśmy ubrani, dzisiaj sobie słodzimy, trochę kadzimy, a jutro, jak obudzimy się, to zaczyna się włączać wtedy takie trochę w nas i zawistne, zazdrosne i inne elementy, to są niedobre. A ja chciałbym Wam życzyć, żeby to święto było codzienne, żebyśmy umieli świętować każdy poranek, który jest wielkim darem Pana Boga, że budziłem się jeszcze. Dzisiaj dostałem rano telefon od moich znajomych, że ich córka, jadąc do nich na weekend wczoraj, później w godzinach rozbija się. Dwójka małych dzieci, którzy by pomyśleli. Dobre stanowisko pracujące, mające życie układane, rodzina ułożona. Pożegnali się dwa tygodnie temu, dwa dni wcześniej jeszcze Pani Kasia do mnie mówi, wiesz, rozmawiałam z Halinką, wszystko dobrze, mówi, jechała do nas. Tak bywa. I myślę, że umiemy docenić to piękno, które dzisiaj jest i to piękno, które będzie jutro i pojutrze. Życzę Wam wszystkiego dobrego na ręce Pani Dyrektor i tych wszystkich, którzy dzisiaj tworzą tę społeczność. Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy, wspomagający i uczniowie. Bo tutaj zostawiłem duży kawałek mojego serca. Poza rodziną na misjach pokojowych nosimy bardzo dobrze
Kraskiego na pewno będzie bardzo owocna i będzie się zmieniała. A uczniów chciałbym zapewnić, że na pewno znajdą miejsce wśród naszych szeregów i będą mogli rozwijać swoje talenty jako podoficerowie czy oficerowie Wojsku Polski. Na pewno dają zatrudnienie. Panie dyrektorze, jeszcze raz dziękuję i składam wszystkie najlepszego dużo cierpliwości i trzymałości w tym zadaniu.
ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, serdecznie zapraszam. Proszę bardzo. Zapraszam. Pani wicedyrektor gimnazjum, Teresa Kaca. Szanowni Państwo, zanim przeczytam życzenia od mojej pani dyrektor, bo ja jestem w imieniu jako absolwentka i w imieniu. I oto wspomnienia są kartą historii stanowią skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej w serca i pamięci ludzkiej. Dyrekcja, biuro pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz drodzy uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących w Orzeszu. Jubileusz 50-lecia szkoły to okazja do świętowania pięknej rocznicy, ale też swoiste spotkanie w czasie, dające możliwość weryfikacji zdobytych praw i ideałów. Jest refleksją nad przeszłością, dorobkiem i spojrzeniem w przyszłość. Składamy wyrazy uznania za wieloletnie przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności ogólnych, za trud wychowania wielu roczników. Życzymy, by w następnych latach szkoła kultywowała swoje tradycje. Niech rozpoczynający się 51 rok historii szkoły pozwoli Państwu zrealizować zamierzenia, pokonać trudności i odnieść sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzeszu, Agnieszka Haberska. Dziękuję bardzo. Życzę Wam, abyście się nacieszyli z sobą i nie do spotkania za tydzień.
imieniu pani dyrektor Haliny Kalikowskiej. Szanowni Państwo, szanowna pani dyrektor, ja nie jestem studentem tej szkoły, ale widziałem, jak ta szkoła została budowana od początku, ponieważ miałem 8 lat, jak rozwijał od tam. Tutaj pan dyrektor jeszcze nie wspomniał, że na dole, na parterze była szkoła podstawowa. Ja właśnie w drugiej klasie, właśnie w drugiej klasie tam był. Czy to udało się wyrobnicze? Także tak, tak to wygląda. Jeżeli chodzi, tutaj chciałbym przeprosić w imieniu pani dyrektor, po prostu z przyczyn służbowych nie mogła przyjechać do głosu z tym ja, tutaj pani dyrektor. W obecności pana młodzieży oraz dyrekcji naszej szkoły chciałbym przekazać pani dyrektor życzenia wielu sukcesów w pracy dalszej, pomyślności dzieci oraz sukcesów w pracy dydaktycznej. Dziękuję bardzo.
teraz, proszę Państwa, oddajemy głos naszym artystom. Что случилось?
zawsze wywołuje wielkie emocje. Przypominam wspólnie przeżyte chwile, wyciska łzy. Ten powrót do wspomnień chcemy Państwu umilić, przywołując klimat minionych epok, strofami wierszy polskich poetów i przebojami minionych lat. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w latach 60. ubiegłego wieku. Thank you.
A czym jest sens partii według Kubiaka? Proszę, odczytaj. Jest źródłem czystym i potrzebnym, strumieniem i szerokim puściem kuczącym w morzu i bezcennym krążeniem myśli. Życie w lasu, znośnie w lasu, pięknem w lasu. Oto, czym jest serce bardziej. Thank you.
Strategiczny Trener Rozwoju Świadomych Spraw i pomysłem do trener, choćby są uczniami, czyli najlepszy w Szkole Świata. Nie będziemy recytować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych podstawowych, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Zbliżamy się do czasów współczesnych. Zapraszamy do wysłuchania piosenki wykonania absolwentki naszej szkoły, Lidki Graczy.
zawodu? Miałem, ale w nocy sam. A co z zawodu rzuciłeś pismo techniczne? O, tak, cały czas bawiłem się cyklem.
Są to darczyńcy, sponsorzy, wszyscy ludzie dobrej woli, którzy bardzo różnymi sposobami nas tutaj wspomagają w organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia. Wymienię ich w alfabetycznej kolejności i są to, proszę Państwa, firma Obaros, Krystyna Aleszy, pan Jarosław Kosak, pan Mariusz Kosak, pan Dariusz Karubin, pan Krzysztof Grabowski, siostra Jolanta Kisiel, pani Bożena Kosińska, pani Iwona Kupka, pan Włodzimierz Miszcza, pan Krzysztof Kraczkowski, pani Teresa Nagłowska, pan Andrzej Nowicki, pani Dorota Rakowska, pan Jarosław Rakowski, pani Anna Rogińska, pan Krzysztof Roszko, pani Małgorzata Staszewska, pan Andrzej Strzałkowski, pan Marek Szabelski, pan Dariusz Szajder, Jolanta i Wiesław Waszkiewiczowie, pan Zbigniew Włodkowski, pani Irena Wnukowicz, wojskowa połowiecnie Cyranka Orzyszu, pan Maciej Dziółkowski, pani Iwona Zydzik, pan Mateusz Zydzik oraz pan Miejsko-Mazurski, pan Spółdzielczy Oddział Orzyszu. Szanowni Państwo, dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli nas finansowo i w każdy inny sposób swoją życzliwością, hojnością, dobrym słowem. Dziękuję za przybycie wszystkim gościom. Zapraszam teraz do sali klubu garnizonowego, do sali Kronik. Ta szkoła jest dla Państwa dziś otwarta. Są tu przewodnicy, czyli nasi nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji, którym również bardzo serdecznie dziękuję, bo jesteśmy, jak Państwo widzą, w trakcie remontu. Wykonali mnóstwo pracy, żebyśmy mogli Państwa przyjąć na dzisiejszej uroczystości. Za to Państwu również bardzo dziękuję, bo widziałam, jak ciężką pracę ci ludzie wykonują, a ja bardzo szanuję ciężką pracę i doceniam ludzi, którzy pracy się nie boją. Bardzo dziękuję za przybycie. Serdeczne ukłony. Chciałabym jeszcze poprosić o jedną rzecz.